Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Oficjalna przemowa, którą przed chwilą dane nam było wysłuchać, to rzecz jasna element ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich roku 1936. Zanim natomiast do nich przejdziemy, witam Was moi drodzy serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Nade wszystko zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami na temat naszych odcinków i zachęcam Was także do tego, abyście wyglądali, czy w odpowiednim czasie otrzymujecie powiadomienie o nadchodzącej premierze, która ma się objawić na naszym kanale. Moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Widzieliśmy kilka sekund temu Adolfa Hitlera przemawiającego na wielkiej trybunie, mówiącego o tym, że uroczyście otwiera 11. Igrzyska Olimpijskie. Oficjalnie nazwa tych zawodów sportowych to Igrzyska 11. Olimpiady. Bo jak wiemy oczywiście z historii, dosyć mylącym jest nazywanie Igrzysk Olimpijskich olimpiadą. Ma to oczywiście swoje konotacje w czasach starożytnych, kiedy to olimpiadą zwano czteroletni okres pomiędzy jednymi a drugimi igrzyskami. Stąd też w nomenklaturze sportowej i historycznej winno się używać określenia jako igrzyska, a nie olimpiada. Tyle oczywiście tytułem wyjaśnienia historiograficznego. Igrzyska w Berlinie odbyły się w dniach 1 do 16 sierpnia roku 1936. No i już od początku, odkąd to Berlin starał się o organizację tychże igrzysk, wywoływać miały i wywoływały całkiem słusznie spore kontrowersje. Już w 1916 roku, co ciekawe, w Berlinie miały odbyć się Igrzyska Olimpijskie, jednakże, no właśnie, tu wielkiego zaskoczenia prawdopodobnie nie ma. 1916 rok, jesteśmy w samym środku Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. Naturalnie zostały one wtedy odwołane, nie odbyły się w Berlinie. Wtedy świat miał zupełnie inne rzeczy na głowie niż Igrzyska Olimpijskie, ale warto pamiętać o tym, że w planach właśnie w drugiej dekadzie XX wieku w Berlinie w roku 1916 odbyć się tam Igrzyska miały. Moi drodzy, prace nad stadionem, ogromnym stadionem Deutsches Stadion w Berlinie rozpoczęły się w roku 1912. No właśnie i tutaj no, wiemy doskonale, pamiętając co powiedziałem kilka słów wcześniej, że należało się przygotować do organizacji igrzysk. Zresztą tak jest do dnia dzisiejszego. Natomiast dzisiaj no, weźmy pod uwagę też to, że igrzyska są znacznie szerszą imprezą, mają znacznie więcej dyscyplin sportowych. No i wiąże się to naturalnie z tym, że są znacznie bardziej drogie. Pamiętamy chociażby aspiracje niektórych polskich miast, mowa tutaj o Krakowie, które chciały organizować Igrzyska Olimpijskie i wiązało się to z wielką falą protestów i no, niezadowolenia społecznego, bowiem kiedy okazało się, ile to tak naprawdę będzie kosztować, no, ludziom nie za bardzo się to podobało. Ale wracamy do Deutsches Stadionu w Berlinie. No więc te prace rozpoczynają się w roku 1912. Chcą Niemcy wybudować wielki stadion na Igrzyska w roku 1916 i na tym stadionie zaplanowano mniej więcej 18 tysięcy miejsc dla widzów. Więc jak na tamte czasy miał to być jeden z największych ówczesnych stadionów. 8 czerwca roku 1913 stadion został oficjalnie otwarty i na tejże imprezie, na imprezie otwarcia stadionu było wtedy bagatela 60 tysięcy osób. Oczywiście nie wszystkie osoby pomieściły się na tym stadionie, ale było to wydarzenie ewenementowe. No i ciekawostka kolejna jest taka, że podczas ceremonii otwarcia stadionu w Berlinie wypuszczono w niebo, w powietrze blisko 10 tysięcy gołębi.
W chwili wybuchu I wojny światowej, czyli w roku 1914, nikt się nie spodziewał oczywiście, że ta wojna będzie trwała aż tak długo. Nie bez kozery, kiedy ta wojna zbliżała się już do końca w roku 1918, większość ludzi na świecie nazywało ten konflikt Wielką Wojną. Bowiem, jak już to wspominałem w kilku poprzednich odcinkach, nikt ówcześnie nie spodziewał się, że za 20 lat wybuchnie jeszcze większy światowy konflikt. Po pewnym czasie, kiedy oczywiście wybuchła I wojna światowa i kiedy ludzie zorientowali się, że ona jednak nie skończy się w przeciągu kilku miesięcy, porzucono plany oczywiście organizacji igrzysk w Berlinie. Decyzję o ponownym przyznaniu Berlinowi prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich podjęto 26 kwietnia roku 1931 podczas 28 spotkania MKOL-u, czyli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mamy rok 1931, moi drodzy, czyli na 2 lata przed tym, jak Adolf Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy, jeszcze wtedy kanclerzem Niemiec, i NSDAP zdobywa w Niemczech władzę. Więc 2 lata wcześniej, w 1931 roku, decyzją MKOL-u igrzyska roku 1936 w Berlinie właśnie odbyć się mają. Natomiast wtedy właśnie, w 1931 roku, Berlin nie był jedynym miastem, które aspirowało do tego, by to właśnie na jego terenie odbyły się letnie igrzyska olimpijskie. Ponieważ oprócz Berlina, oprócz stolicy Niemiec, w szranki stanęła także Barcelona, która bardzo chciała być organizatorem igrzysk olimpijskich, ale obok Barcelony i Berlina w tej konkurencji wzięły udział również Rzym i Budapeszt, co ciekawe. Moi drodzy, mimo protestów opinii publicznej i środowisk sportowych oraz, co ciekawe, wcześniejszej krytyki ze strony Adolfa Hitlera, który określał igrzyska olimpijskie jako wymysł Żydów i masonów, właśnie igrzyska w nazistowskich Niemczech doszły do skutku. No i wielka fala propagandowa napędzała organizację igrzysk olimpijskich. Wielu sportowców miało dylemat, czy brać udział w igrzyskach organizowanych w państwie, które tak jawnie opowiada się za brutalną dyskryminacją innych nacji. No i tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami sportowców, których kariery załamały się poprzez to, że właśnie w igrzyskach w Berlinie udziału nie wzięli. Moi drodzy, przechodzimy dalej, bowiem przed rozpoczęciem samym igrzysk wiele krajów rozważało zbojkotowanie imprezy. My, jeżeli chodzi o bojkot igrzysk olimpijskich, mamy w pamięci chociażby igrzyska olimpijskie w Stanach Zjednoczonych, to lata 80. oczywiście, 1984 rok Los Angeles, ale jeszcze wcześniej, w 1981 roku, w 80 roku mamy do czynienia z igrzyskami w Moskwie, które zostały także przez państwa bloku zachodniego zbojkotowane. No, igrzyska w Moskwie kojarzą nam się oczywiście ze słynnym chociażby gestem Władysława Kozakiewicza. Ale wracamy do Berlina. No i mamy państwa, które nie chcą brać udziału w berlińskich, jak to niektóre kręgi określały, nazistowskich igrzyskach olimpijskich. Stąd też zaczęto rozważać zorganizowanie konkurencyjnej imprezy sportowej dla właśnie rzeczonych igrzysk. Gdy okazało się, że organizację 11 letnich igrzysk olimpijskich powierzono Niemcom, w Barcelonie, która, tak jak słyszeliście, również ubiegała się o ich organizację, chciano zorganizować tak zwaną Olimpiadę Ludową, która miała być przeciwwagą dla igrzysk olimpijskich. Zjechało się oczywiście wielu sportowców do Barcelony, chciało brać udział w tej Olimpiadzie Ludowej, natomiast, no i tu znowu historia płata sportowcom niemałego figla, bowiem dzień przed rozpoczęciem Olimpiady Ludowej rozpoczął się słynny hiszpański zamach stanu, na którego czele stał generał Francisco Franco. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi,
tej historii, czyli no, zamachu stanu przeprowadzonego w Barcelonie i nie tylko w Barcelonie, bowiem w całej Hiszpanii przez generała Franco, dajcie znać w komentarzu, poruszymy tę kwestię. Moi drodzy, jeżeli chodzi o igrzyska w Berlinie, no bo one są bohaterem dzisiejszego odcinka, Hiszpania oraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR, nie uczestniczyły w tychże, nie brały w nich udziału. Moi drodzy, jeszcze przed samym rozpoczęciem igrzysk władze III Rzeszy zakazały obywatelom żydowskim uczestnictwa w organizacjach sportowych. 1 kwietnia Żydów wykluczono ze Związku Bokserskiego. 8 maja wykluczono ich z turniejów tenisowych. W tym samym miesiącu przyjęto podobne przepisy, jeżeli chodzi o uczestniczenie w zawodach wioślarskich. Mamy oczywiście rok 1936. Moi drodzy, po zapewnieniach, bo organizatorzy Igrzysk Berlińskich musieli szereg zapewnień złożyć i po tych zapewnieniach, że zawody zostaną przeprowadzone w myśl zasady karty olimpijskiej oraz przy jednoczesnych gwarancjach złagodzenia polityki antysemickiej w reprezentacji Niemiec, no jakoś łaskawszym okiem MKOL popatrzył na władze w Berlinie i na organizowane przez nich igrzyska. No i takim symbolem miało być to, że w reprezentacji III Rzeszy wystąpiła chociażby florecistka Helen Mayer, która no, była z pochodzenia Żydówką, a na czele komitetu organizacyjnego stanął Theodor Lewald, oczywiście też żydowskiego pochodzenia. Moi drodzy, ceremonia otwarcia, której fragmencik wysłuchaliśmy na początku odcinka, odbyła się 1 sierpnia na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Równo o godzinie 16 rozpoczęła się ta ceremonia. 5 minut po jej rozpoczęciu, czyli o 16:05, został odegrany uroczyście hymn Niemiec. Moi drodzy, podczas parady, bo oczywiście ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich to przede wszystkim parada sportowców mających wziąć udział w tychże igrzyskach. Sportowcy z kilku krajów, m.in. z Francji czy też Grecji, wykonali słynny salut olimpijski, który bardzo mylnie jest traktowany jak pozdrowienie hitlerowskie. Natomiast wspomnieć też trzeba, że reprezentanci Niemiec oraz Włoch wykonali salut rzymski, charakterystyczny dla faszystów. No i tutaj doszło do zgrzytu, ponieważ no właśnie niektórzy zostali oskarżeni o to, że także ten salut rzymski wykonują. Natomiast no, pamiętajmy też, że salut olimpijski ma zdecydowanie inne znaczenie niż salut rzymski wykorzystywany przez faszystów i nazistów. Natomiast Amerykanie, co ciekawe, w ogóle nie salutowali, nie witali się z trybuną honorową, na której główne miejsce oczywiście zajmował kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler. Ceremonię uświetniło znowu wypuszczenie gołębi, bowiem wypuszczono tym razem 20 tysięcy gołębi, o 10 tysięcy więcej niż na ceremonii otwarcia stadionu w Berlinie, i odegranie słynnego hymnu olimpijskiego, który skomponował Richard Strauss. Po raz pierwszy w historii olimpiad nowożytnych znicz olimpijski odpalono od ognia, który znajdował się w Grecji. No i do dzisiaj wiemy, że jest to jeden z symboli igrzysk olimpijskich. Ten ogień odpalany uroczyście w Olimpii jest przez poszczególnych sportowców na poszczególnych etapach do konkretnego miejsca, czyli do miasta organizatora, dostarczany. No i miało to swój początek na igrzyskach w roku 1936. Dodać należy, że zapalenia tego znicza olimpijskiego w Berlinie dokonał Fritz Schlingen. Moi drodzy, w imieniu sportowców, wszystkich sportowców biorących udział w olimpiadzie, przepraszam, już się znowu pomyliłem, widzicie, w Igrzyskach Olimpijskich, przysięgę olimpijską złożył Rudolf Ismail. I jak ona brzmiała? Ślubujemy, że pragniemy stanąć do Igrzysk Olimpijskich we współzawodnictwie opartym na lojalności i poszanowaniu rządzących nimi przepisów oraz uczestniczyć w nich w duchu rycerskim dla honoru naszych krajów i dla chwały sportu.
no pięknie, patetycznie brzmiące słowa przysięgi olimpijskiej, po raz pierwszy wydarzenia z aren olimpijskich były filmowane oraz transmitowane w telewizji. No oczywiście pamiętajmy też o zasięgu telewizji, jaki ona wtedy miała. Nie taki jak współcześnie, naturalnie. Czarno-biały obraz telewizyjny docierał do, uwaga, 28 kablowych odbiorników, które znajdowały się w Berlinie i innych miastach Niemiec. No więc dosyć skromnie, ale nadmienić należy, że no jednak były to pierwsze igrzyska, które transmitowały to, co dzieje się na arenach sportowych. Były to także pierwsze igrzyska, które sfotografowano i sfilmowano w kolorze. Dzięki powstaniu w tym samym roku, czyli w roku 1936, fotografii barwnej Aquacolor. No i właśnie dzięki temu my te zdjęcia możemy dziś w kolorze obserwować. Igrzyska również zostały uwiecznione na czarno-białym z kolei filmie pełnometrażowym, który nosił bardzo buńczuczny tytuł Olympia i jego reżyserką była bardzo kontrowersyjna pani, mianowicie Leni Riefenstahl, która jest no, do dzisiaj osobą wywołującą niemałe dyskusje nie tylko w Niemczech. Swoją drogą postać dosyć tajemnicza, dosyć nieobliczalna, dosyć dwuznaczna. Jeżeli jesteście ciekawi jej historii, dajcie znać w komentarzu, poruszymy tę kwestię w jednym z kolejnych odcinków. Moi drodzy, pierwsza konkurencja letniej olimpiady, letnich igrzysk olimpijskich 1936 roku to bieg na 100 metrów. Złoty medal zdobył wtedy Jesse Owens, który był reprezentantem Stanów Zjednoczonych i czasem 10,2 sekundy ustanowił nowy rekord świata i nowy rekord olimpijski. Jego występ wywołał bardzo żywiołową owację niemieckiej publiczności. No właśnie, tak jakby kontrowersji nie wywoływać miał kolor jego skóry. Natomiast dodać trzeba, że przez wiele lat krążyć miała w świecie sportowym legenda, jakoby Hitler odmówił podania ręki Jessemu Owensowi. Jak on sam wspominał ten moment? W rzeczywistości, na szczęście, ani razu nie miałem okazji znaleźć się w pobliżu nazistowskiego dyktatora. Nie po to byłem w Berlinie. Moją dumę w zupełności zaspokajał fakt, iż w kraju podporządkowanym ideologii rasistowskiej dowiodłem, że nie ma ras wyższych. No, tak to wspominał sam Jesse Owens, natomiast no, kwestia tego, czy Hitler podał mu rzeczywiście rękę, do dzisiaj wzbudza dosyć duże dyskusje i kontrowersje. Tego samego dnia niemiecka oszczepistka Tilly Fleischer zdobyła złoty medal, ustanawiając nowy rekord olimpijski rezultatem 45,18 metra, a kolejny reprezentant III Rzeszy, czyli Hans Welke, wynikiem 16,20 metra ustanowił rekord olimpijski w pchnięciu kulą. Oczywiście ku wielkiej uciesze niemieckiej publiczności. Moi drodzy, co było symbolem Igrzysk Olimpijskich w Berlinie? Oczywiście, no dziś powiedzielibyśmy, że swastyka, że przemawiający Hitler, ale oficjalnym symbolem tychże Igrzysk był dzwon. Był dzwon. Do dzisiaj jest taka bardzo ciekawa rzecz związana z Igrzyskami Olimpijskimi, że są projektowane maskotki igrzysk oficjalne takie gadżety, tak byśmy to nazwali, natomiast w 1936 roku oficjalnym symbolem był dzwon, którego dźwięk miał roznosić się na cały świat, objaśniając, że właśnie w Berlinie odbywają się najważniejsze sportowe zawody. Program Igrzysk Berlińskich poszerzono o nowe dyscypliny, takie jak kajakarstwo, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Trzeba dodać, że baseball i szybownictwo były konkurencjami wtedy pokazowymi, ale już debiutowały na arenach olimpijskich. Moi drodzy, jeżeli chodzi o motto Igrzysk, bo ono oczywiście funkcjonowało także podczas Igrzysk Berlińskich, to też bardzo buńczucznie brzmiało, mianowicie wzywam młodzież świata. Takież to oto motto funkcjonowało podczas igrzysk roku 1936.
Moi drodzy, na igrzyskach w Berlinie zadebiutowało 5 nowych państw, które nie były oczywiście nowe, jeżeli chodzi o założenie, ale były nowe, jeżeli chodzi o kraje uczestniczące w zawodach Igrzysk Olimpijskich. Były to Afganistan, Bermudy, Boliwia, Kostaryka oraz Liechtenstein. To właśnie te państwa po raz pierwszy w Berlinie zadebiutowały na sportowych arenach. Przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie polska reprezentacja, bo o niej słów kilka trzeba powiedzieć, odbyła specjalną próbę defilady. Próbę defilady, która miała przygotować polską reprezentację do tego oficjalnego przemarszu na stadionie w Berlinie. Na fotografii, którą teraz widzicie, w pierwszym rzędzie od lewej widoczne są lekkoatletki: Jadwiga Wajsówna, Stanisława Walasiewicz i Maria Kwaśniewska. Jeżeli chodzi o Stanisławę Walasiewicz, to mniej więcej w tym miejscu znajduje się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, który traktuje właśnie o tej polskiej sportsmence i o jej wielkiej tajemnicy ujawnionej dopiero po śmierci. Nic więcej nie powiem, zachęcam Was do sięgnięcia do tegoż właśnie odcinka. 29 lipca 1936 roku polscy sportowcy wyjechali do Berlina na igrzyska. Na fotografii, którą z kolei teraz widzicie, znajdują się te same, które na poprzedniej lekkoatletki, czyli Maria Kwaśniewska, Jadwiga Wajsówna i Stanisława Walasiewicz. Znowu nam się pani Walasiewicz przejawia na fotografii i znowu zachęcam do naszego poprzedniego odcinka. Polska delegacja na uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich oczywiście była dosyć ciekawa, bowiem wśród sportowców znajdowali się chociażby ludzie związani z wojskiem. Oczywiście były też tuzy polskiego sportu, takie jak wspomniana przeze mnie Stanisława Walasiewicz i oczywiście przemarsz polskiej delegacji podczas ceremonii otwarcia był dosyć żywiołowo i owacyjnie witany przez publiczność, która zgromadziła się na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Berlinie. Jeżeli chodzi o prasę, która się szeroko rozpisywała w Polsce o otwieranych Igrzyskach Olimpijskich, no to widzimy też bardzo wyraźnie to, że jak gdyby polskie gazety w tamtym czasie nie zwracały uwagi na to, jaka otoczka jest wokół organizatora, czyli wokół III Rzeszy. Polskie gazety pisały wtedy z nadzieją, że Polacy przywiozą jak największą ilość medali na, zdobytych na tychże igrzyskach. Moi drodzy, przechodzimy dalej w naszej opowieści, bowiem trzeba o tych medalach wspomnieć. Medale srebrne podczas Igrzysk Berlińskich zdobyła oczywiście wspomniana już kilkukrotnie Stanisława Walasiewicz i Jadwiga Wajs w lekkiej atletyce. W jeździectwie srebrne medale zdobyli Zdzisław Kawecki, Henryk Leliwa-Rojcewicz i Seweryn Kulesza. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne medale, zajrzyjmy zatem dalej w naszej opowieści, bo musimy spojrzeć na medale brązowe, które w lekkiej atletyce zdobyła Maria Kwaśniewska, Władysław Karaś, w strzelectwie, co ciekawe, mieliśmy piękny brązowy medal, oraz w wioślarstwie Jerzy Ustupski i Roger Verrey. To oni właśnie w tej dziedzinie zdobyli medale brązowe. Niestety nie udało się zdobyć w Berlinie żadnego złotego medalu, a wydaje się, że byłoby to dosyć ciekawym przypadkiem, wykorzystanym chociażby w naszej polskiej propagandzie, w propagandzie dotyczącej stosunków polsko-niemieckich. Taki złoty medal zdobyty na igrzyskach organizowanych przez nazistów. No, ciekawa rzecz by to była z pewnością. Jestem ciekawy, jakby ta alternatywna historia mogłaby się potoczyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie letnie, to im generalnie w okresie zimowym towarzyszyć też mają Igrzyska Zimowe. Niemniej jednak nie poświęcimy im zbyt wiele czasu. Już teraz zachęcam Was do tego, żebyście dali znać w komentarzu, czy jesteście ciekawi opowieści o zimowych igrzyskach organizowanych przez nazistów. Miały one miejsce oczywiście w Garmisch-Partenkirchen, które dzisiaj nam się ta miejscowość kojarzy oczywiście ze skokami narciarskimi i one oficjalnie zostały otwarte 6 lutego 1936 roku. Niemniej, tak jak wspomniałem, dzisiejszy odcinek dotyczyć miał Igrzysk Berlińskich i to im
naturalnie został poświęcony. Nie zapominamy o towarzyszącym igrzyskom zimowym, aczkolwiek wydawać by się mogło, że może to być jeden z kolejnych odcinków naszego cyklu, do wyglądania premiery którego zachęcam Was bardzo gorąco.